Dzień dobry, Anna Dąbrowska, Dom Maklerski WeBroker. Dzisiaj 20 sierpnia. Zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowanie związane jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. Przed nami indeks S&P 500 za pomocą największego ETF-u, jaki istnieje na świecie, o tickerze SPY. Proszę zobaczyć, jak ogromna zmienność. Jak po ogromnych spadkach, bardzo szybkich, może nie ogromnych, ale bardzo gwałtownych spadkach, które mieliśmy do czynienia na początku sierpnia, które sięgnęły dla indeksu 500 największych korporacji amerykańskich, korekta sięgnęła 9,9, prawie 10%. Mamy błyskawiczne odbicie, czyli cały zeszły tydzień wzrosły i są one kontynuowane wczoraj, z poniedziałek, w tym tygodniu także. Czego to doświadczenie może nas nauczyć dla nowych inwestorów? Proszę zobaczyć, jak media kreują strach, tak? Czyli w zeszłym tygodniu, 2 tygodnie temu, wszystko było bardzo aktualne, nagłówki typu recesja za rogiem, trzecia wojna światowa. No, narracja była bardzo, bardzo negatywna i panika. Były wręcz reakcje absolutnej paniki na giełdzie. Informacje, że Warren Buffett sprzedał akcje Apple, no, jakieś wskaźniki, wszystko się sprawdza i tak dalej, że to już koniec. Okay? Natomiast chwilę później, tydzień później, jesteśmy na tych samych poziomach, których byliśmy, czyli była to okazja i na pewno nie był to powód do paniki i sprzedaży i zamykania pozycji, wychodzenia strachu z inwestycji. Czyli tego możemy nauczyć się, tej lekcji, którą mieliśmy ostatnio. I tak to wygląda. Tak jak zaznaczałam na ostatnim spotkaniu, to co było ważne w zeszłym tygodniu, to dane, które napływały na rynek, ponieważ Fed nie ma posiedzenia w sierpniu, czyli jakby inwestorzy są bardzo wyczuleni na dane, które napływają, żeby sami mogli wywnioskować bez Fedu, przewodniczącego Fedu podawania wszystkich informacji, ale inwestorzy na podstawie danych makro mogą sami wywnioskować, co to oznacza dla Fedu, tak? W jakiej sytuacji się znajdujemy. Ponieważ dane były dobre, zarówno odnośnie poziomu inflacji w Stanach, jak i poziomu bezrobocia w Stanach, to rynek zareagował bardzo pozytywnie i odrobił te wszystkie straty. Czyli kiedy towarzyszyła nam narracja, że recesja jest blisko, że jakby same negatywne dane, no to mieliśmy spadki. Gdy narracja się zmieniła, jest inna interpretacja, że może nie jest tak źle, jak nam się wydawało. Jest też natychmiastowa reakcja na giełdzie. Czyli tutaj jesteśmy na S&P 500 ETF SPY. Jeśli spojrzymy na Nasdaq 100, czyli średnia ze 100 największych akcji technologicznych, to też ta sama sytuacja. Spadki genialnie zostały odrobione. Jeśli spojrzymy sobie na Apple, który był w centrum zainteresowania, gdy były spadki, ponieważ Buffett podał informację, że sprzedał połowę, o ile się pamięć mnie nie myli, swojej portfolio w Apple. Spadek dla Apple osiągnął 17%, natomiast błyskawicznie został kupiony został dołek i także dla Nvidia, co nic dziwnego, Nvidia, która cały czas uciekała, był to doskonały moment, żeby lub zwiększyć inwestycje, lub żeby ją po prostu budować. Po spadkach 33% dla Nvidii, takiej zmyłkowej przełamanie linii trendu wzrostowego i natychmiast powrót Nvidia także została tutaj kupiona. Jeśli przejdziemy sobie na pozostałe ETF-y, które obejmują także i drobne spółki, bo omawiane wcześniej SPY i QQQ to są mega caps, to są największe korporacje, jakie istnieją. Natomiast jeśli poszerzymy spektrum swoich zainteresowań, to mamy ETF RST. To są te same korporacje, tylko że w innej wadze. Tutaj jest porówno, czyli 500 akcji ma równowagę w indeksie i tutaj
to, co zaznaczałam, linia trendu, nie linia, może poziom wsparcia po spadkach. Nie naruszyliśmy tego poziomu, jest to wsparcie, mamy odbicie. Jeśli weźmiemy drobne spółki, czyli te spółki, które generalnie mają szansę wykazać się na najbliższe miesiące po bardzo gwałtownych wzrostach, także ucierpiały korektę, tak jak wszystkie akcje w ostatnim tygodniu, przed ostatnim tygodniu. Natomiast z punktu technicznego nic się tutaj nie wydarzyło. Poziom wsparcia zachowany, poziom wsparcia, który jest górnym ograniczeniem olbrzymiej konsolidacji z kilku lat. Także tu jesteśmy. Tu jesteśmy. Dobrze dla nowych inwestorów. Zapraszam do link poniżej, do bloga Strategia uśredniania kosztów, Dollar Cost Average. Jest to całkiem dobre rozwiązanie dla inwestorów, które generalnie pozwala wyeliminować emocje z procesu inwestycyjnego. Czyli na czym to polega? Na inwestowaniu stałe, czyli określamy na przykład co miesiąc, inwestujemy daną kwotę, niezależnie od tego, co się dzieje na rynku. I ta sytuacja z ostatniego tygodnia może być do tego idealnym przykładem. Jeśli rynek rośnie, my kupujemy, ale jakby nie kupujemy w panice, że nam coś ucieka w olbrzymiej ilości, tylko kupujemy za tą samą kwotę, czyli generalnie będziemy wtedy kupować mniej akcji, jak ceny rosną. Gdy ceny spadają, kupujemy za tą samą kwotę, siłą rzeczy ceny spadają, więc kupujemy więcej akcji. Zapraszam do przeczytania tutaj tego artykułu. Być może strategia jest znana dla wielu, ale dla początkujących sądzę, że nie. Także to byłoby dobre rozwiązanie na to, aby właśnie nie ulegać temu, co się dzieje na rynku, bo emocje są ogromne na rynku. Takie sytuacje, jakie mieliśmy do czynienia sprzed 2 tygodni, wyzwalają niemałe emocje. Jeśli im ulegniemy, to przede wszystkim to nie jest strategia. Dobrze mieć strategię, żeby być przygotowanym i gotowym, gdy jeszcze turbulencje nastąpią, abyśmy mogli je w zasadzie wykorzystać, a na pewno nie ulec temu, co się dzieje wokół. Co dalej, jeśli chodzi o główne klasy aktywów? Bitcoin, przejdźmy do Bitcoina na TradingView. Nic się nie wydarzyło od zeszłego tygodnia. Linia trendu, może nie trendu, linia wsparcia zachowana, która może nie wygląda fajnie, bo mamy konsolidację od marca, także tutaj inwestorzy w krypto nie są ostatnio rozpieszczeni, natomiast też nie ma powodu do paniki, bo nic wielkiego tutaj się nie dzieje. Jest konsolidacja na szczytach wszechczasów, poziom zachowany mimo tak gwałtownych, błyskawicznych spadków w ciągu 1 tygodnia. To była absolutna panika, pandemonium. Jeśli już tutaj jestem na stronie, przypominam, w Deep Broker mamy 110 okazji do zainwestowania w siebie. Promocja, która trwa do końca września. Dla wszystkich klientów Deep Broker jest to już aktywne, czyli jeśli wybiorą Państwo jakikolwiek ticker z listy podanej tutaj, link poniżej, dla tych akcji z listy, dla 100 akcji i 10 ETF-ów, prowizja za transakcyjna jest to tylko 1 dolar, także zapraszam do skorzystania, jest to już aktywne na Państwa rachunkach. Okej, było to, było tamto, było krypto, no to pozostał nam jedynie dolar i metale szlachetne. Dolar. Mamy nowość dla dolara, czyli ostatnio tutaj, w ostatnim tygodniu dolar utrzymywał się powyżej linii trendu wzrostowego, natomiast ta linia została przełamana. Okej? Została przełamana, czyli mamy informację, iż dolar się osłabia i najprawdopodobniej będzie się osłabiał, bo po to te linie są stworzone. Jeśli to zostało przełamane, to mamy informację, więc mamy informację. Dolar przełamał linię trendu wzrostowego, więc można oczekiwać, iż będzie dalej się osłabiał. I jest to też logiczne, skoro inflacja jest opanowana, Fed będzie obniżał stopy procentowe, rynek dyskontuje to już praktycznie 100% prawdopodobieństwo, iż będzie obniżał stopy procentowe we wrześniu, czyli dolar, lokaty dla dolara będą warte mniej, nie będzie tak się opłacać posiadać dolara, czyli jakby jest warty mniej. Gdzie jest główne wsparcie dla dolara? Jest to poziom 100, ten poziom 100 to jest taki jak magnes dla dolara, jest to takie ekwilibrium dla indeksu dolara,
czyli z pewnością linią wsparcia będzie 100 i można się spodziewać tutaj, iż dolar będzie po prostu kierował się w tym kierunku, tak. Jeśli chodzi o złoto, nagłówki pokazują, że złoto, szczyt trzech czasów, okej, jasne, jest szczyt trzech czasów, jest ten poziom taki psychologiczny 2500 dolarów, natomiast proszę zobaczyć te ostatnie wzrosty, nie są duże, od samego tutaj szczytu w kwietniu do teraz ledwo 3%, także nie jest to dużo, że tak powiem, tak? Czyli okej, szczyt trzech czasów brzmi zawrotnie, natomiast nie jest to dużo. Nie to, żebym umniejszała złotu cokolwiek, bo jest w rewelacyjnej sytuacji przez od 2020 do tutaj 2023, do zeszłego roku, praktycznie rozpoczął, wyszło z notowania złota, wyszły z tej konsolidacji w styczniu, jeśli pamiętam. Kiedy dokładnie to było? Marzec, nie styczeń, ale marzec. Czyli początek tego roku, od początku tego roku złoto ma rewelacyjne wyniki, ponieważ ceny zdołały wyłamać się z konsolidacji, w której były przez 3 lata. Czyli jakby jest to bardzo pozytywna sytuacja. Jeśli spojrzymy na obraz długoterminowy, to też mamy tutaj powody do optymistycznego spojrzenia, ponieważ jest powrót do długoterminowego trendu wzrostowego. Czyli tutaj jak najbardziej ok. Tylko te ostatnie wzrosty przez ostatnie miesiące nie są duże, tak? Jest to takie drobne, powolne pięcie się do góry bez większej zmienności do góry, tak jak to mieliśmy po wyjściu z konsolidacji, właśnie ten początek roku to były rewelacyjne wyniki, później konsolidacja, ruch boczny i teraz też taki mamy ruch, ale jest trend wzrostowy zachowany, nawet ten właśnie od początku marca mamy linię trendu wzrostowego, odbicie, czyli można się spodziewać, być może skoro już tutaj wyszliśmy z tej konsolidacji, być może teraz po przełamaniu 2500 będziemy mieli ten ruch do góry, tak? Bo tutaj jest, uwolniliśmy się z tej takich oporów, tak? Tutaj zawsze każdy szczyt był oporem i był problemem, także teraz nie ma problemów, jest ten szczyt, także zobaczymy, jak złoto pójdzie teraz, od tutaj tego czasu, kiedy już nie ma bezpośrednich oporów nad sobą. Jeśli chodzi o srebro, jakby srebro jest za złotem, natomiast wiernie kopiuje, czyli idzie w ślady za notowaniami złota. Jeśli spojrzymy tutaj na notowania srebra w dłuższym terminie, mamy linię dawnego oporu, która stała się linią wsparcia, mamy tutaj 26 dolarów i widzimy, iż ostatnie spadki, które na pewno nie były miłe, zostały zatrzymane tuż ponad tą linią, mamy odbicie, wzrosty, zdecydowane wzrosty, czyli pozytywnie dla metali i też osłabiający się dolar bardzo będzie sprzyjał metale, krypto, akcje, jakby środowisko osłabiającego się dolara bardzo dobrze rokuje dla pozostałych grup aktywów. Okay? Czyli tak to, bardzo ogromna zmienność. Kolejna lekcja, aby nie ulegać temu, co mówią media głównego nurtu, nie ulegać panice, zawsze wszystko wygląda strasznie i źle. W ogóle media skupiają się na takich strasznych nagłówkach, mają wtedy większą oglądalność, więc nie możemy temu ulegać. Ważne, aby posiadać przede wszystkim długoterminową horyzont czasowy inwestycji. Być praktycznie zawsze na rynku, zawsze zainwestowani na rynku, tylko tak będziemy mogli czerpać korzyści właśnie z giełdy w długim terminie. Z mojej strony to wszystko, prawie wszystko, bo jeszcze co jest ważne, to jest ten tydzień jest ważny. Ten tydzień też obfituje w dane, czyli dzisiaj mamy 20 sierpnia i jest, nie mamy danych, ale już środa. Środa 8 wieczorem w Polsce mamy FOMC Minutes, czyli wtedy Fed będzie komentował, odczytywał ostatnie posiedzenie, to zawsze z tak ogromnym opóźnieniem działa, natomiast rynek reaguje na takie informacje bardzo. Mimo, że to są już stare wiadomości, żadnych wiadomości tutaj nie ma nowych, natomiast rynek reaguje.
i być może nawet teraz zareaguje jeszcze bardziej, bo nie mamy Fedu posiedzenia sierpniowego. Także warto obserwować to już jutro, środa, na środę wieczorem. Czwartek znowu dane i znowu o bezrobociu. Takie dane, które normalnie nie są ważne, bo nie są jakieś przełomowe, nie są te z pierwszego piątku miesiąca. Natomiast można się spodziewać, iż rynek będzie bardzo uważnie obserwował wszystko, czyli tutaj odczyt bezrobocia, flash manufacture PMI, wszystko jest ważne, jeśli chodzi teraz o dane makro. Czyli mamy obfitujący w makro dane tydzień i mamy sympozjum Jackson Hole i mamy przemówienie w piątek o 4 wieczorem Fedu będzie mówił, czyli bardzo, bardzo wrażliwe będą to momenty i warto obserwować dla bardziej aktywnych inwestorów. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam do zostawienia lajków, jeśli materiał się podoba, pozostawienia komentarzy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do widzenia.